Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Poczytać wam książkę na dobranoc? Zobaczymy, co słychać u naszego Kajtusia. Tym razem wybrał się na biwak. Kajtuś na biwaku. Tu jesteś, dziadku! Ale najpierw musisz mnie złapać. No proszę, tu się bawicie? Może przyjdziecie do nas do ogrodu? Dobrze, tato! Bio, koniku! Wiokoniku! To mi przypomniało, jak jeździłem z twoim tatą na biwaki, kiedy był chłopcem. Na biwaki? Z moim tatą? No właśnie. Widzieliśmy wielkie bobry i pływaliśmy pod wodospadem. Ja też chcę pojechać z tobą na biwak. Takie wycieczki trzeba zaplanować wcześniej. Wiesz, że to nawet dobry pomysł. Może poradzimy sobie bez planowania. Macie jeszcze ten namiot? Bo ja chyba wiem, gdzie można go rozłożyć. Hej! Hej, Kajtusiu, ratuj mnie! Już idę, dziadku! Tym razem ty wejdź do środka, a ja podtrzymam namiot. Widzisz te drążki z tyłu? Z tyłu? Muszę ci pokazać. Zobacz, dziadku, robaki! Ktoś inny też im się przygląda. Podniosę cię. Dziadku, widziałem gniazdo i są w nim małe ptaszki. Skończmy lepiej rozkładać nasz namiot. Albo też będziemy spać na drzewie. Nie trzymaj za nisko. No, upiekły się. Jakie pyszne. Wyglądasz jak wiewiórka. Kajtuś doskonale się bawił na biwaku z dziadkiem. Ile na niebie jest gwiazd? Zrobiło się późno. Przygotuję dla nas śpiwory. Dziadku, co to za światełka w tych krzakach? To nie są światełka, tylko robaczki świętojańskie. Spróbujemy któregoś złapać. Dziadku, udało mi się, mam go! Ale z ciebie spryciarz. Dziadku... Tyle różnych głosów. Kajtuś trochę się bał, ale dziadek znalazł na to sposób. Jak tam, moi traperzy? Śniadanie na stole. Dzień dobry. Co się stało? Zmarzliście w nocy? W ogrodzie było trochę za głośno, dlatego postanowiliśmy biwakować w domu. Byłem z dziadkiem na biwaku! A następnym razem poprosimy ptaki i zwierzęta, żeby były cicho. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś.
Czytanie czy kąpiel? Co wybieracie? Czytanie, czytanie! Zgoda. Najpierw poczytamy, a potem kąpiel. Dobrze? Zobaczymy, co też nasz Kajtuś dzisiaj robił. Opowieść ma tytuł Kajtuś uczy się pływać. Synku, jestem tutaj. Ojej! Nie chcesz wejść do wody? Tam coś jest! Zobacz! Patrz, tata! Może następnym razem wejdziesz ze mną do dużego basenu? Dobrze. Pamiętasz, jak było na basenie? Tak. Chciałbyś, żeby tata nauczył cię pływać? Tak. Kilka dni później była pierwsza lekcja, która mu się bardzo podobała. A już po kilku radził sobie coraz lepiej i lepiej. Sam do ciebie przypłynę. Wiem, że dasz radę. Sam przepłynąłem! Kajtuś chciał pływać i nurkować, tak jak jego starsi koledzy. I co, wracamy do wody? Teraz chcę pływać sam, bez pomocy. To może być dobry pomysł. Hurra! Uwaga, wchodzę do wody! Jak całkiem sam pływam. Tak, trzymaj. Ręce na wodzie. Tak jak pokazywałem. Doskonale. Ja pływam. Widzisz, tato? Jestem przy tobie. Nauczyłeś się. Patrz na mnie. Ja pływam. Kajtuś się wystraszył. Kajtek. Chodź do mnie. Na szczęście był przy nim tatuś. Nie wpadaj w panikę. Płyń do mnie. Tak jak przedtem. Trochę się wystraszyłeś, co? Ale wiedziałeś, że tu jestem, prawda? Tak, tato. I wiesz co? Naprawdę świetnie pływasz. I to całkiem sam. Tak myślisz? Serio? Jestem z ciebie bardzo dumny. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Widzieliście Kajtusia? Jaki ma strój? Zobaczymy, co u niego. Opowiadanie ma tytuł Nowa opiekunka Kajtusia. Rodzice Kajtka wybierali się do restauracji na kolację. Ja chcę iść z wami! Synku, to rocznica naszego ślubu. Wyjątkowy dzień dla mamy i taty. A dla ciebie i Róży mamy niespodziankę. Zajmie się wami nowa opiekunka. Cieszysz się? Nie chcę żadnej nowej opiekunki. To pewnie Ewa. Pójdę jej otworzyć. Ja nie lubię tej Ewy. Ewa była nową opiekunką, a Kajtuś wolał tę, która przychodziła do tej pory i nawet nie miał zamiaru polubić Ewy.
Cześć, Kajtusiu, jestem Ewa. Naciśnij tylko ten guzik. Papa! Twoja mama pięknie wygląda. I twój tata jest taki elegancki we fraku. Pomachajcie im. Wieczorem przyszła pora na kolację. Ja nie chcę żadnej kolacji. Ja też nie chcę żadnej kolacji. Kajtusiu, proszę cię, żebyś jadł. Nie będziesz mnie zmuszać. Zaraz mam pomysł. Twoi rodzice wyszli na uroczystą kolację do restauracji. Może zrobimy to samo. Wprawdzie Kajtuś od razu postanowił, że nie lubi Ewy, ale pomysł bardzo mu się spodobał. Chodźcie, musimy się ubrać. Teraz wyglądasz tak elegancko jak twój tata. Naprawdę tak myślisz? No pewnie. Kajtuś odkrył, że zaczyna lubić Ewę. Przebierzmy Ruzię, żeby wyglądała pięknie, tak jak wasza mama. Gilbercie! Stójcie! Kajtusiowi spodobało się przebieranie, ale ciągle nie nabrał apetytu na sałatkę. Kajtek, proszę cię, musisz zjeść! Nic nie będę jadł na kolację. Ja też nie będę nic jadła na kolację. Jeśli nie chcecie kolacji, to może zjecie śniadanie. Jak możemy zjeść śniadanie? Przecież to pora kolacji. To proste. Od tej pory wszystko będziemy robić na odwrót. Spróbujemy? Cześć, Kajtek. Cześć, Ewo. Czy bawiliście się tak dobrze jak my? Zjedliśmy śniadanie. Naprawdę? A co z kolacją? Powiedziałam im, że kolacja będzie jutro. Czy to możliwe? Oczywiście, że może być jutro. Ale jeśli jesteś gotowa, odwiozę cię do domu. Nie, tatusiu, nie. Kajtuś tak miło spędził czas z nową opiekunką, że nie chciał jej wypuścić. Nie martw się, Kajtek. Obiecuję, że niedługo znowu się zobaczymy. Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli: Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie, Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria, Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. Chcecie, Kajtusia? Poczytać wam? Aha, a o czym będzie dzisiejsza opowieść? Ma ona tytuł Duży przyjaciel Kajtusia. Kajtusiu to Andrzejek. Z jego mamą przyjaźnie się od dzieciństwa. Andrzej wydał się Kajtusiowi bardzo duży i sporo starszy. Ale ty wyrosłeś, Andrzejku. Ile masz lat? Mam już 6. Pobawcie się, a ja porozmawiam z jego mamą. Co robimy? Zbudujemy zamek?
Nie masz żadnych gier? Już wiem, może pogramy w piłkę? Nie, nie w domu. Wow! O, zburzyłeś mi zamek. Co ty opowiadasz? Sam go zburzyłeś. Nie wiesz, że w domu nie wolno grać w piłkę? No to pobawmy się w coś innego. Może w chowanego. Dobrze, to ja się chowam. Zgoda, ja będę liczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uwaga, szukam! Szukam! Kajtek, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Kajtuś nie mógł się oprzeć, żeby połaskotać Andrzejka w stopę. Znalazłem cię! To nie fair, potknąłem się! Dlaczego nie fair? Teraz ty kryjesz? Pobawmy się w coś innego. Dobrze, masz tu jakieś zabawki? Andrzej denerwował Kajtusia. Pewnie, że mam. Pokażę ci robota. Andrzej, zobacz mojego robota. Co się stało? Połamałeś moje krzesełko. Andrzejku, nic ci nie jest. Połamał moje ulubione krzesełko. Nie chcę takiego kolegi. Andrzejku, moje biedactwo. Zaraz przyniosę bandaż. Już dobrze, syn. Kajtuś był zły na Andrzeja. Ale kiedy zobaczył ranę, zaczął mu współczuć. Czy to bardzo boli? Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Niechcący połamałem to krzesło! To był wypadek! Może pogracie sobie w piłkę na dworze? Tylko, że piłka wpadła na drzewo! Wejdę po nią! Kopnij mocno! Patrz! Tak się kopię! Złapałem! Teraz obaj chłopcy świetnie się bawili. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, czy chcielibyście, żeby wam poczytać? Ta opowieść wam się spodoba. Będzie o tym, jak Kajtuś wymalował się farbami. Tytuł: obrazek Kajtusia. Kajtek spędzał dzisiejszy dzień z babcią. Zwykle wspaniale się u niej bawił. Lecz teraz było inaczej. Kajtuś nie miał humoru. Nic mu się nie chciało robić. Ojej. Kajtuś był znudzony. Nie miał pojęcia, czym się zająć. Kajtuś! A kuku? Kajtuś! Wyglądało na to, że nic nie jest w stanie poprawić mu humoru. Przyznaj się, wstałeś dzisiaj z łóżka lewą nogą? Co to znaczy? To znaczy, że czasem nie masz humoru i nie wiesz dlaczego. Właśnie, że mam humor. Cieszę się, że to mówisz.
Na podwieczorek postanowiłam upiec ci szarlotkę. Sprawdzę, czy już gotowa. Nie jestem głodny. Nie mam ochoty na szarlotkę. Może cię przekonam. Kajtuś był bardzo zły. Wszystko go denerwowało. Babcia zawsze pozwalała mu używać swoich farb. A Kajtuś zawsze lubił malować. Podobał mu się niebieski kolor, ale teraz postanowił użyć innych. Oj! Ojej! Kajtuś, szarlotka gotowa. Kajtuś, gdzie jesteś? Tu, babciu. Spójrz na siebie, jakie masz ręce. Bo maluję palcami. Jaki śliczny obrazek. Ale jeśli chcesz szarlotkę, musisz je umyć. Masz na nią ochotę, prawda? Tak. Smakowało ci, Kajtusiu? Cześć, kochani. Dobrze się bawiłeś u babci? Mamo, malowałem obrazek palcami. Na początku nie miał humoru, ale namalował ten śliczny obrazek i od razu przeszła mu złość. Nie chcę wracać do domu. Kajtusiu, jeszcze nie raz przyjdziesz do babci. Oczywiście. Zawsze, kiedy wstaniesz z łóżka lewą nogą i nie będziesz miał humoru, wpadnij odwiedzić babcię. Ja już teraz jestem zły jak wilk. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. Patrzcie, Kajtuś jako listonosz. Zresztą w sam raz pasuje do naszej opowieści. Jej tytuł to Kajtuś wysyła list. Nie nudzisz się, skarbie? Nie, mamo. Jaka wspaniała słoneczna pogoda. To ja narysuję słońce. O, proszę, przyszły listy. Ciekawe, co my tutaj mamy. O! O! Rachunki, rachunki, rachunki. Nic tylko rachunki. Ktoś mógłby chociaż raz przysłać mi coś miłego. Cześć, synku. Coś się stało? Mama chciałaby dostać miły list. O, naprawdę? Kajtuś powiedział tacie, że mama bardzo nie lubi rachunków i wolałaby list. Wiesz, może my go napiszemy. Właściwie masz gotowy list. Tak, zobacz, mama na pewno się ucieszy. Wyślemy to mamie? Oczywiście, postaram się, żeby listonosz jutro go dostarczył. Kajtuś wiedział, że pod listem trzeba się podpisać. Postawił więc znaczek. Podpis? Wspaniale! Jeszcze potrzebna nam jest koperta. Wiem, gdzie są. Zaraz przyniosę. Poczekaj. Aha, i stempelek. Mam! O, Gilbert! Jesteś już dużym chłopcem. Chcę się wam, możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie.
Chodźcie, dzieci, poczytam wam książkę. Kiedy Kajtuś miał zaledwie 3 latka, pierwszy raz pojechał nad morze. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś nad morzem. Rodzice Kajtusia postanowili wybrać się na wakacje. To była ich pierwsza wyprawa nad morze. Nad morze, nad morze, musimy zobaczyć morze. Kajtuś, Luzia, słyszycie to? Co to jest? Tak właśnie szumi morze. Jesteśmy na miejscu. Kajtuś był bardzo przejęty. Nie mógł się doczekać, kiedy będzie na plaży. Mamo, zobacz to morze. Tak, synku, ale słońce jest bardzo ostre. Dlatego posmaruję cię kremem z filtrem. Nie, to łaskocze. Papa. Parasol, będziesz w cieniu. Jaki ładny widok. Kto idzie ze mną do wody? Ja idę. Kajtuś jeszcze nie umiał pływać, a więc mocno trzymał tatę za rękę. Och, jaka zimna. O, trzeba się najpierw przyzwyczaić. Kajtuś zawsze lubił pikniki, ale piknik na plaży był najlepszy ze wszystkich. Na kanapce był piasek. Mamo, zobacz! Hej, to moja kanapka! Cześć! Kajtuś poszedł za tym dziwnym krabem, noszącym swój dom na grzbiecie. Aż dotarł do wody i zobaczył w niej pełno morskich zwierząt. Była tu rozgwiazda, konik morski i małże. Ała! Kto mi pomoże budować zamek z piasku? Ja chcę! A ty, Sio! Rusia, patrz! Najpierw tak, a potem tak. Mamo, tato, widzicie? Słońce zaszło. Pora do domu. Mój zamek. Trudno. Wrócimy jutro i zbudujesz sobie drugi zamek. Ale wrócimy tutaj jutro, pojutrze i pojutrze i pojutrze. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, czytać wam, dzieci? Co tutaj mamy? Dzisiejsza historia ma tytuł Nowe buty Kajtusia. Gilbercie! Jest! Mam ci pomóc zawiązać sznurowadła? Nie. Moje nogi.
urosła ci stopa. Buty zrobiły się za małe. Trzeba kupić nowe. Na razie załóż kalosze. Od razu pójdziemy do sklepu z butami. Zwykle Kajtuś lubił wkładać kalosze, żeby chlapać się w kałużach. Ale dziś było słonecznie, więc wolałby pobiegać. Cześć, Sara! O, cześć, Kajtuś! Dokąd idziesz? Do sklepu kupić buty. Pościgamy się, jak będziesz je miał! Cześć! Cześć, Sara! Ja też chcę biegać tak szybko jak Sara. Chodź, synku! Kajtuś lubił przyglądać się butom w sklepie. Było tyle różnych rodzajów sandałów, damskich pantofli. I nawet butów do pracy. Ops! Są do biegania. Które ci się podobają, kochanie? Kajtuś nie mógł się zdecydować, który kolor był najładniejszy. Przepraszam, zanim wybierzesz kolor, zobaczymy, jaki masz rozmiar. Postaw stopę. To będzie rozmiar... Rozmiar 7. Mamo, mamo! Mam rozmiar 7! Naprawdę nóżka bardzo ci urosła. Powiedz, wolisz niebieskie czy żółte? Ja bym chciał... A może zielone? Zielone? Tak! Zapakuję kalosze do pudełka, żebyś mógł zabrać je do domu. Wybrałeś sobie naprawdę ładne buty. A co powiesz na moje? Najpierw powinnaś zmierzyć stopę. Moje stopy dawno temu przestały rosnąć. Sara, gonisz mnie? Pościgamy się! Cześć! Gonię, goń mnie! Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Poczytać wam książeczkę? Lubię siedzieć przy kominku, jest ciepło i przyjemnie. Zaczynajmy. Dzisiejsza opowieść ma tytuł Bałwan Kajtusia. Jedną mam! Ja też! Ulepimy bałwana? Bałwana! Super! Pomożesz mi? Kajtusiowi od razu spodobał się ten pomysł, chociaż nie bardzo wiedział, jak bałwan wygląda. Tak! Ty zacznij robić głowę, a ja ulepię brzuch! Dobrze! Ulepimy bałwana! Ulepimy bałwana! O! Będę robił o tak. Nie udaje mi się. Nie lubię robić bałwana. Jak tam głowa? Gotowa? Ja nie umiem. Nie umiesz? Nie szkodzi. Pokażę ci, jak to się robi. Ulepimy największego bałwana na świecie. Największego bałwana na świecie? I we wszechświecie. Ta kula jest już dosyć duża. Możemy zrobić następną. Najpierw lepisz małą śnieżynkę, widzisz? A
Majtuś był zadowolony, że Sara pokazuje mu, co robić. Śnieżynka! Bardzo ładna! Ej! Przestań! Ale Kajtuś rzucał dalej. Sarze wcale się taka zabawa nie podobała. Mam dość! Jeśli nie chcesz lepić bałwana, ja sobie idę. Nie, zostań proszę. Bardzo chcę z tobą lepić bałwana. No dobrze, to proste. Skończyłem. W porządku. Połączymy teraz wszystkie kule. Ta idzie na tamtą. Gotowy? Powinno się trzymać. Została nam głowa. Daj swoją kulę. Już daję. Cześć, dzieciaki. Mam dla was niespodziankę w tej torebce. O, marchewka? Będzie w sam raz dla los bałwanka. Już. W torebce były też inne niespodzianki. I wkrótce bałwan miał piękny uśmiech. Jeszcze coś tu mam. Zobaczmy, czy pasuje. Ale fajny, podoba ci się? To największy bałwan we wszechświecie. Wspaniały. Chodźcie do domu, zjecie drugie śniadanie. Poczekaj! Co to jest? To śnieżynka! Nie, to kanapka dla bałwana. Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja! Dzieci, pora na bajkę! Zobaczmy. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 3 lata, a Ruzia była niemowlakiem. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś idzie na zakupy. Kajtuś idzie na zakupy. Pora wstawać, pada śnieg. Hurra! Chcę ulepić bałwana. Najpierw się ubierz. Gdzie są twoje swetry? A ja chcę założyć to. W szortach będziesz się trząsł z zimna jak bałwanek. Nie ma już płatków. Kupimy je, kiedy pójdziemy na zakupy. Potrzebujemy też jajek, bo robię tort niespodziankę. Tort niespodzianka? Kajtuś i Róża lubili torty niespodzianki, ale nigdy nie wiedzieli, co to będzie za niespodzianka. Kajtusiu, jedziemy do sklepu. Zakładaj płaszcz i buty. Ale mamo, chcę się bawić moim dinozaurem. Pobawisz się z nim potem. Chodź, czekamy na ciebie. Kajtuś lubił chodzić na zakupy, ale zawsze długo się ubierał, bo lubił się bawić. Kajtusiu, wsiadaj do samochodu. A ulepimy bałwana? No, tak. W zasadzie to tak. Hurra! Bałwan!
ale teraz musimy jechać. Mamo, ja chcę jechać tak jak Ruzia. Dobrze, ale pośpieszmy się, bo nie zdążymy ulepić bałwana. Ja chcę to! Kajtusiu, będzie tort niespodzianka, pamiętasz? Więc nie potrzebujemy ciasteczek, zgoda? A jaki będzie ten tort? Nie powiem, bo zepsuję niespodziankę. Kiedy będziemy przy kasie, ty popilnujesz Ruzię, a ja zajmę się zakupami. Kajtuś mógł myśleć tylko o ciasteczkach. Zapomniał, gdzie je widział i zanim się zorientował, był sam zgubiony i bardzo się bał. Mamo! Mamusiu! Gdzie jesteś? Mamo! Kajtusiu, co się stało? Odeszłaś! To ty odszedłeś. Cieszę się, że cię znalazłam. Wracajmy do domu. Kajtuś był zdenerwowany, ale i zadowolony, bo znowu był z mamą i Ruzią. Nie podobało mi się być zgubionym. Mnie też nie, kochanie. Więc dopilnujmy, żebyś nigdy się nie zgubił. A teraz zróbmy specjalny tort niespodziankę. Ale ja chciałem zrobić bałwana. I zrobimy bałwana. Tyle, że zrobimy go tutaj, w kuchni. Tort niespodzianka! Hurra! Kajtuś i Ruzia mieli rację. Zgadli, jaka będzie niespodzianka mamy. Mamo, zobacz! To naprawdę jest bałwan! Brrr, pewnie jest mu zimno. Dajmy mu szalik. Jesteś już dużym chłopcem. Siadajcie i posłuchajcie o Kajtusiu. Nasz Kajtuś miał wtedy 3 lata. Opowieść ma tytuł Kajtuś w kąpieli. Kajtek, wanna czeka. Mówię serio, nie będziemy się bawić w chowanego. Kajtuś nie lubił się kąpać. Gdzie on jest? Ciekawe, gdzie mógł się ukryć. Gdzie jest Kajtuś? A kuku! Mam cię. Chodź ze mną, pora się umyć. Nie, mamo, nie chcę się kąpać. Za gorąca. Poczekaj. Ojej, mamo, teraz za zimna. Oho, dokąd to mój szkrabek biegnie? Chcę się teraz pobawić. Pobawisz się później. Najpierw się wykąpiesz. Musisz być czysty. Ja wcale nie chcę być czysty. Nie. Nie lubię się myć. Zrobimy pianę? Nie. Nie bój się, nic ci się nie stanie. Bąbelkami można się dobrze bawić. Machaj rączką. Widzisz, jaka to fajna zabawa? Nagle Kajtuś postanowił przynieść swoją kaczuszkę. Pamiętał, że zostawił ją w pokoju Ruzi. Ojej, znowu wyszedł. Kajtek, wracaj mi tu zaraz. Moja kaczuszka! Kaczka zrobi bąbelki, dużo bąbelków. Ogromnych bąbelków.
statek może zrobi więcej. Kajtuś przekonał się, że w wannie też można wspaniale się bawić. Odkrył, jak się robi bąbelki. Hej, widzicie? Umiem robić tyle bąbelków! Hej, gdzie nasz kajtuś? Tu jestem! To ja! Gdzie moja kaczuszka? Nie bój się, kaczuszko, zaraz cię uratuję! Mamo, tato, dlaczego jesteście mokrzy? Kajtuś odkrył, że w wannie można się chlapać. O, wychodź, synku, mama cię wytrze. Jeszcze nie! Jeszcze chcę się bawić w wannie! To dobrze, bo jutro też będziesz się kąpał, obiecuję. Tak, ja i kaczuszka i zrobimy dużo piany. I w ten sposób kajtuś polubił kąpiel. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. Składałam już pranie i teraz, dzieci, mogę wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera. Mama kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O, gdzie są drzwi? Ach, nie mogę się z tobą bawić, Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem. Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec. Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to przyjemność. Ej, mamo, patrz na mnie. Synku, może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu, cicho, obudzisz Ruzię. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań. O, uch. To niemożliwe. Masz mnóstwo ubrań. O raju, masz rację. Już wiem. Pobawimy się w coś. W przebieranki. Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych. Dlaczego? Jestem za mały. Zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy, ser, przymierzy ci jeszcze i to. Ale łaskocze. Dasz mi jeszcze do tego czapkę? Pokaż lustro, pokaż lustro. Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Dżentelmen w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Hurra! Kajtusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak. Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie. Thank you.
Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.